Siemaneczku, ziomeczki, ja jestem Szorek, dzisiaj jest ze mną Ola. Hejka. Jesteśmy u Oli, bo dzisiaj Ola będzie mnie malować na ślepo. Nie wiem, dlaczego się zgodziłem na ten odcinek. Ja wiem. No, Ola mnie po prostu bardzo błagała, żeby nagrać taki odcinek, dlatego taki nagrywamy. I mam nadzieję, że będę pięknie wyglądał. Jeżeli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. I dzwoneczka. O, i wbijajcie do nas na Instagramy. O, teraz na początku odcinka reklama. I co? Coś jeszcze mam powiedzieć? Będziesz mnie malować na ślepo. Może przed w kosmetyki, które zaimplikujesz na moją twarz. A ja jeszcze nie wiem, co zaaplikuję tak naprawdę. Ja nie wiem, po co sięgnę na ślepo. No ale mam tu dla zmyły trochę potężną paletę Jamesa Charlesa we współpracy z Morphe, która wygląda następująco potężnie. Może zostaniesz jednorożcem. Czemu? No bo patrz, jakie to są kolory tęczowe. Nie no, zrobimy tak, żebyś ze zwykłego skalmara zamienił się w tego pięknego skalmara, taki wiesz. Skalmar zwykły i skalmar piękny. Nie wiem, kto jest skalmar piękny. Tak, nie wiesz, który to jest skalmar piękny. No skalmar piękny. Ten taki idealnie gładki, błyszczący. Przedstaw mi te kosmetyki lepiej. To nudy są. Aha, no dobra. Podkład, nudy, może, krem ale CC, wiesz co, może nie każdy wie. Korektor, Catrice, Camouflage Liquid. Mam tu bazę pod cień z Makeup Revolution. Mam błyszczek z Makeup Revolution. O kurna, błyszczek. Mam błyszczący cień z Makeup Revolution. Taki ładny. Ty mi coś na usta będziesz nakładać? Będę! Mam rozświetlacz i dwa bronzery z Makeup Revolution. To jest czerwone, nie brązowe. Nie chodzi o opakowanie. Chodzi o to, co jest w środku. Mhm. No, mam zużytą niesamowicie paletkę z Vibo do konturowania, z której używam już tylko różu, bo to się ostało. Mam puder i paletkę z Sephory, taką zużytą z jakiejś limitowanej serii. Tuż do rzęs, Loli. No i pędzę. I co teraz? Zaczynamy. Widzisz coś? Ciemność. Palców. 5. Dobrze? Nie. To będzie chyba zjeżdżać trochę, bo mam taki łeb. O, git. Wyglądasz jak Einstein. A? Ma się te geny. A może zobacz, jaki dobry kadr? Jak to myślisz? Ha. To rozwiąż jeszcze i sprawdź. Dobra, to co? Jedziemy. Jak się mam odwrócić do ciebie? Tak. Dobrze pokazuję? Widzą? Gąbka jest, no. Gąbka? Podkład. Bo już wcześniej nałożyłam Danielowi. No tu. Tu mi nałożyła. Tu? Nie. Na nowe spodnie z Lidla. Kremik ci nałożyłam, bo pielęgnacja to podstawa. Nie. Ile ja tego nakładam? Musi być drip. Starczy? No ja nie wiem. To ty tutaj masz. Dobra. Pokaż widzowi do kamery. Widzu, starczy? Jo, to miał być przyjemny odcinek. No, na samym początku nie było koncepcji na ślepo. No bo nudy były, co to? Zwykły makijaż, no wiesz co, dla słabiaku. Ej, nie masz jakiejś opaski? Nie. To ja poprowadzę mukbang. Włosy mukbang z jedzenia makijażu. O, kotu masz, ale jaja. A co teraz robisz? Nakładam podkład. A masz, szczypie mnie w oko. Co cię szczypie? Dałaś mi podkład do oka chyba. Jo, już mi palec do oka. Oj. Nie, no nie da się dłużyć. Nie, no, nie. No to się nie ruszaj, tak ruszasz się i jak ja mam cię malować, ty łobu dubu robisz. No dawaj. Nie, bo przecież słyszę, że jesteś daleko. No co ty myślisz, że no ja dawaj. Kocha jestem? O ty. Co ty? Chciałam to przyciągnąć. Złamiesz mi nos. Nie złamię. Dobrze, jest pięknie. Korektor. Jo, a jestem blady, co ty mi nałożyłaś? Zamiast korektora nałożę właśnie też ten krem CC, bo jest lekki, a mój korektor jest jeszcze bielszy, więc czekaj. No. Oła! O mój oko! Oła! No oła, czekaj, mi się rzęs zawinęła. Ten film mi zdejmą. Będzie przeznaczony plus 18 za przemoc. No i po co to robisz teraz? Żeby przykryć ci cienie pod oczami i na oczach, żeby wyrównać. To może mogłeś następnym razem powiedz, zamknij oczy. Zamknij oczy, dobrze. Jest git. Zawi mi oko. Boże, jak ja wyglądam. Teraz to wszystko przypudrujemy. Wyglądam jak klaun. Czemu jestem taki blady, jak lalka? Bo jesteś tak ciemny, że ja nie mam takiego podkładu. Ale wezmę bronzer. Zaraz się okaże, czy to bronzer. Bronzer się nakłada na końcu, mordo. To bronzer? Nie, ja wymieszam i będziesz miał ciemniej. Zamknij oczy lepiej. Co robisz teraz? Bo tu masz widzowie. No pudruję, przecież mówiłam. Pudruję, utrwalam piękny makijaż, co by się trzymał całą noc. Nie. A ty w ogóle jakiś makijaż robisz? Masz jakiś na niego pomysł, czy co? Tak. Zrobię ci zwykły, taki zwykły, ale z jakimś kolorowym elementem na dolnej powiece, żeby było ładniej i tak wiesz.
Dobra, starczy. To już mi nie będzie potrzebne. Co teraz? Brwi. Jak głowę ci urwało? Co mam zrobić? Zamknąć oczy. No. Daj mi twarz. No nie ci brwi piękne. Tak? O, nie wsadzaj mi do oka tego. Nie wsadzam do oka, tam masz brew przecież. Tak, i patrzę w oku. Czeszesz mi brwi teraz? Nie, maluję. Ciekawe czym. Maluję to się farbą. A wiesz, że światło robi cień, więc cień nie istnieje. Cień do powiek. O kurwa, gdzieś ty nie pomalowała, jo, no to nieźle. Coś zrobiłam źle, ale i tak jest pięknie. Oczy, więc biorę paletę potężną, to mi niepotrzebne, duża paleta. Biorę jakiś puchaty pędzel, beżowy cień. Skąd wiesz, że beżowy podglądasz? Nie, po prostu ja wiem, że on jest w lewym górnym. O kurwa. Dobrze widzowie, może porozmawiamy sobie z widzami na jakiś temat. Widzowie, jest taka sprawa. Jak to jest, że 70% osób, które oglądają ten kanał, nie subskrybuje go? 70? No wczoraj sobie wyszedłem z statystyki i patrzę. 78% bez subskrypcji. Gdyby każdy z was zasubskrybował ten kanał, byłby na bieżąco z filmami, które pojawiają się w niedzielę o godzinie 16 i zostawiam go oglądać. No. Teraz biorę brązowy cień jak coś, tym samym pędzelem, bo po co inny. Będę podkreślać załamanie powieki. To była brak. Załamanie powieki. Masz jakąś dziwną tą powiekę, gdzie ona jest? Widzowie, jeśli wy chcecie, żebym ja zrobił Oli makijaż kiedyś, napiszcie w komentarzu. Ja nie wiem, czy ja chcę. Jak ja mam ci pomalować dolną powiekę, kiedy musiałbyś otworzyć oko, to jest zbyt ryzykowne. O kurna, jak ja wyglądam. Nie, o Boże, co ty zrobiłaś? Teraz palcem. Możesz mnie podrapać? Gdzie? Tu. Myślisz, że ja wiem, gdzie jest tu? No. Chyba nałożyłam błyszczący cień na palec i nałożę go teraz na powiekę, żeby był najbardziej napięty. Zamknij oczywiście. Nakładam na górną powiekę. W konsystencji jest jakby brokatowy, w sensie błyszczący, więc chyba to jest złoto. I teraz chciałabym rozświetlać jakiś mały pędzelek. Myślę, że żaden z widzów lub widzek nie skorzysta z dzisiejszego twojego poradnika. Oła, oła, co, czemu mnie boli? Czemu mnie boli? Co cię boli? Leciało mi. Nakładam rozświetlacz na mały pędzelek. Teraz zamknij oczka. No. I nakładam wewnętrzny kącik oka, żeby optycznie je powiększyć, żeby się jeszcze bardziej błyszczało. Tak? To wyfintnie. No i teraz bym musiała zrobić dolną powiekę. Potrzebuję do tego pędzla. Trafiłam go za pierwszym, o ten mi chodziło. Dobra, i użyję, ja bym sugerowała zielony. Czemu? Mam niebieskie oczy. Nie wiem, gdzieś tu na dole jest niebieski. Czerwony. Nie, bo będziesz wyglądał jak bity. Nie, może zielony, co? Zielony czy niebieski? Niebieski. To nie jest niebieski. Trudno. Jak niebieski, to zielony, bo one są gdzieś obok siebie. Co mam robić? Co ty robisz mi? Co mam robić? Właśnie nie wiem. Chciałabym to nałożyć na dolną powiekę, ale się nie da, więc... To nieźle to nałożyć. Dobra, ja nic nie mówię, jest dolna powieka, perfekcyjnie. Kojarzysz na festynach na przykład, albo na takich różnych, są takie stanowiska dla dzieci i tam malują je, nie? No. Tam malują takie paski na przykład, nie? Jak żeby Indiani byli, wiesz, że... No. Gwardia, no, tak tylko mówię. No malowała kreskę może. Ale pięknie mi to podkreśla moje oczy. No, o to pochodziło. No, bardzo fajnie. To biorę brązowy cień, ciemny bardzo. Coś do mnie dzwoni? Teraz. Sorry. Widzowie, ale kraksa. Trochę jak z tym makijażem. Ja jestem make-up artist professional, ty tak. Mnie nie obrażasz. Wbijajcie do niej na Instagrama make-up Olicjusz. Olicjusz podkreślić make-up. No właśnie, już myślałam, że się to powiedziałam. Dodajesz tam... No jestem tam tak aktywna jak ty na swoim głównym koncie. No, dobrze, ale w ogóle o czym rozmawialiśmy? Co teraz robisz? Teraz maluję delikatną kreskę wzdłuż linii rzęs. Rozumiem. Żeby podkreślić tą linię rzęs. A powiedz mi, tą kreskę się robi na przykład w dół, w górę? Czy jak? Ona w ogóle nie jest wyciągnięta poza oko. Okej. No. To wyszło perfekcyjnie. O to chodzi. Ale co ci ja powiedziałam? O to chodzi. Juhu! Dobrze. No, podkreśla faktycznie linię oczu. Masz rację, ładnie wyszło. Teraz będziesz katorgę miał. Z czemu? Co to jest? Rzęs chcesz mi zrobić? Tak, ale zamknij. Ja ci to zrobię ładnie. Słuchaj, zamykasz. Ja mam już duże rzęsy i w ogóle zawsze dziewczyny mi zazdrościły rzęs. Tak, to prawda. Ale pewnie teraz je przypodrowałam, przypodkładziłam je, więc trzeba je podkreślić na nowo. No tak, trzeba je podkreślić, masz rację. Nie, no ja w ogóle... Ok.
dolnych ci nie wytuszuję, bo się nie da. Nie da się. No tak, nie da się. Wiesz co, mogę ci coś powiedzieć? No. Tak lekko zaspoilerować? No. Chciałem naprawdę, żebyś wyszła z twarzą z tego odcinka i żeby mogli wbijać na tego Instagrama twojego make-upowego, ale po tym, co ty zrobiłaś, to nie wiem, czy ktokolwiek na niego wpadł. To wbijcie, ja naprawdę ładnie robię czasami. Nakładam bronzer. Teraz tak, tu masz kość policzkową, to ją podkreślamy bronzerem. No to mi akurat wychodzi perfekcyjnie, to już czuję. No chyba, że źle przypudrowałam i są plamy, no to wtedy trudno. Teraz jedziemy do góry i wyszczuplamy czoło. Nie mogę trzymać. Ty trolujesz coś tu za moimi plecami. Ja ci piękny makijaż robię, czekaj, ale co? Muszę kichnąć. Ej, dobra, mam pomysł. Powiedzmy pierwsze słowo w jakiejś kategorii. Zobaczymy, czy będzie ten. Czy będzie to samo. O, dobra. Jedzenie. No. 3, 2, 1. Kebab. Pizza. Nie! Ja myślałem, że to twoje powiedz. Powiedzmy markę samochodu. Raz, dwa, trzy. Mercedes. A, dobra. Nie wychodzi nam to za dobrze, wiesz. Bronzer mamy, to tym samym pędzlem, bo szkoda kolejnego. Zresztą ja tak na co dzień robię, to jest róż. Nakładam róż piękny na policzki z delikatnymi drobinkami, więc się będzie na słońcu ładnie mienił, ale nie ma słońca. I proszę państwa, wykańczamy rozświetlaczem. Biorę duży pędzel i rozświetlacz. Nie wiem, czy będzie zadowolona z efektu finalnego. Konturowanie na pewno mi wyszło dobrze. Cieszę się, że jesteś pewna siebie. Trzeba być pewną siebie. Podkreślamy kości jarzmowe. Jarzmowe? Góry. Tak, żeby się ładnie świeciły. Z jarzem by nie zrobiono się? Łuk kupidyna. Nosek. No i co? To koniec? Nie! Usta. Ostatnia rzecz? Tak, to będzie błyszczyk chyba. Ale jeszcze przetestuję kolejne. To będzie cień błyszczący. Jeszcze to tutaj coś ci zostało. Jedno ma większy stoper, a drugie ma mniejszy. Stoper? To będzie niezłe. A mam ci w ogóle jakieś te usta ustawić? Już tak mam zrobić? Skończyłaś? Tak. Tylko tyle? No. Cały makijaż, to co? Reaction? Tak. Mega, mega ci wyszło. Ale jest, ale jasno, nie patrzę. Ocenię swoją pracę od 1 do 10. Ale ładnie! Ładnie, to jest ładnie? Co? No. Co ty w ogóle mówisz? No w sensie twarz ładnie. To jest widzowie ładnie. No. Twarz ładnie, przecież tu jest cała twarz. No bo oczy... I te kreseczki, tak? Nie mają wyjeżdżać ani w dół, ani w bok, tak? No jak cię wyjeżdżają? Ja pierniczę, ale ten tusz zepsułam. No. Ale wytuszowałam i tak, patrz jak ładne masz rzęsy. No ej, jedno, zadowolona jestem. W sensie konturowania nie widzę. Mega usta. Konturowanie mi wyszło perfekcyjnie. No, prawie nie no, widzę. No patrz, elegancko tutaj mam kości policzkowe. Usta też ładnie nałożyłam. Mega, no naprawdę. Na pół no, ale... tak malujesz? Ładnie ten, nałożyłam cień błyszczący. No tylko ta dolna powieka, no bo jednak problematycznie się maluje z zamkniętymi oczami, dolną powiekę, kiedy nie chcesz komuś wydubać oczu. Mm-hmm. A tutaj brwi, no też się nie rzucają w oczy, że są tragiczne. Jesteś zadowolona? Całkiem. Okej, dobra, zostawiam to do oceny widzów. Nie, ładnie, ładnie. Mega ładnie. A, nie, naprawdę. Ja jestem zadowolona. To mogło być naprawdę dużo gorzej. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i co najważniejsze, zasubskrybujcie, żeby nie przegapić następnych odcinków. Z dzwoneczkiem. I wbijajcie do nas na Instagramy, tutaj się wyświetla. Wyświetlają się Oli obydwa. Tak? Tak. Wow. Bo myślę, że po tym makijażu dużo osób by nie chciało zaobserwować się na tym koncie makijażowym. Widzimy się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że już nie takich. Chyba, że chcecie. Jak chcecie, żebym naprawdę zrobiła ładny makijaż Danielowi, to piszcie i zrobię mu taki piękny glam full make-up. Nie chcecie? To by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.